Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak, Pawełku. Lek na kolarski ból dupy. A jak lek, no to... Musi być aplikowany przez wykwalifikowaną kadrę. A jak wykwalifikowana kadra, no to z tej strony samozwańczy pseudo-profesor koledztwa Piotr Klin, a z drugiej strony? Paweł Kazanowski. Also known as ten drugi. Tak. Czyli identyfikujesz się jako I ten, co, ten co, drugi. Co ci... Tak, i co ciekawe, ty powiedziałeś, że to jest. Yy, yy, jak to było? M yy. I tak a ja mówię że, że niekoniecznie bo może to w dwie strony działać że z jednej strony ten drugi to może być takie pogardliwe a z drugiej strony może po prostu dlatego kto to napisał to ty jesteś tak mocno na celowniku że ja jestem po prostu nic nieznaczący w tej w tym ataku, i dlatego jestem ten drugi. Ja na zasadzie takiej, takiej dobra, tego zostawcie, tego, tego drugiego. To nie spoko. A może ja po prostu cię zasłaniam, wiesz? Tak jak przed tym, tym ostrzałem. Biorę sobie, ja po prostu ja biorę tą naklatę i tylko chowam Pawełka za sobą. I to tak naprawdę to jest moja, mm, moja, moja zasługa. Znaczy nie, moja nie zasługa, może tylko tutaj biorę w obronę Pawełka. No, a tak na poważnie nie, to no, znaczy nie chcę mi się tam jakoś strasznie nad tym rozwodzić, bo, bo bawi mnie to i już liście razy rozmawialiśmy o tym, że w polskim kolarstwie trzeba wszystkich jako zmarłych. No i też są ludzie, którzy biorą wszystko na poważnie nawet nasze komentarze o, o AI, ale nawiązując do tych komentarzy o AI Pawełku no to muszę powiedzieć też usłyszeliśmy powiedziano nam, że jesteśmy pajacami których z, zweryfikuje branża, więc muszę Ci powiedzieć, że branża nas zweryfikowała i właśnie mam piękny piękną nową konsoletę na Mikołaja od Patronite'ów i Pawełku tutaj będzie to bardzo pomocne dla nas, bo teraz nie tylko mam pod ręką, jeżeli będę potrzebował, już ci mówię 64, 8, 74 jingle, ale na przykład mogę mieć też efekty, więc teraz na przykład, jak będziemy pluć na polskie kolacje, to wtedy mm, będziemy mogli się ukryć, bo ja wtedy na przykład mówię, że znaczy nie ja, przepraszam, tutaj troszeczkę już się zapędziłem. Na przykład mamy tutaj podcast i nagle takie głosy mamy, że Kwiatkowski się skończył. O a kto to? Pawełku, to coś mówiłeś? Halo? Nie? No. <grym> nie, nie. nie. No nie, to nie wiem. No też nie mam pojęcia, a to, to gdzieś tam się, e, gdzieś tam nam się e, przebija to. E, więc, e, no dziwna, dziwna sprawa, więc zobaczymy. Teraz będziemy mogli się kryć, e, podcast będzie mógł się kryć za jakimiś tutaj napadami AI e, związanymi, związanymi pewnie z mówieniem złych rzeczy. Szkalowaniem, jak to się dowiedziałem ostatnio, szkalowaniem i oczernianiem polskich kolarzy. Także tak. No dobrze. Wszystko jest pod kontrolą Pawełku. A tak już mówiąc, też na poważnie co do właśnie tych nabytków podcastowych, no to gdzieś tam pewnie już niektórzy oczywiście mnie już tutaj ganiali, mówiąc znowu, że Pawełka szczuje i go znowu puszczam przez cegłę. No gdzieś tam u Pawełka mieliśmy problemy nagraniowe z laptopem. Gdzieś tam laptop nie domagał i troszeczkę psu. Już były różne w Pawełku wersje. Czy masz dobry mikrofon? Czy masz dobry interfejs? No gdzieś tam były problemy z synchronizacją ścieżek Pawełka, więc jeszcze te, teraz nie wiem, jak słyszycie Pawełka, czy w dobrej jakości, czy w jakości telefonicznej. Ale właśnie dzięki tym patronatowym pieniążkom ja mam tą konsoletę, konsoletę, gdzie będę mógł tutaj troszeczkę dżingla, dżinglowo się wykazać. A Pawełek dostanie mój setup, czyli Pawełek będzie miał cztery dżingle pod palcem, nagrywarkę, wszystko będzie po Bożemu. No, i jak już wtedy Pawełku nie będziesz miał jakości proturowej tego nagrania, no to już jest tylko Twoja wina. To już nie ma, nie ma odwrotu, nie mogę tego inaczej interpretować. Więc szesie. No, zobaczymy także wchodzimy na wchodzimy tutaj gonimy protur. w ogóle jak mówimy o gonieniu Protury, nie wiem widzieli, przez przewinęło się Pawełko jak tam słuchacze udostępniali na koniec roku, co tam się dzieje z ilością odsłuchań minutowych U słuchaczy Cię minutowych nie ale nawet na swoim gdzieś tam na swoim stories się chwaliłem Takimi screenami, jak ktoś pokazywał, że numer jeden podcastów słuchanych na Spotify to nasz, i nawet napisałem na swoim prywatnym profilu na Facebooku, że kto by kiedyś pomyślał, że będę kiedyś współtworzyć podcast i ktoś będzie go miał na pierwszym miejscu na Spotify. U. Także byłem dumny. No właśnie, czy można powiedzieć. I dziękuję di słuchacze. Digital Content Creator. E, tak, dziękujemy, ale muszę tak też. Mogę sobie dodać w tym. CV. E, w CV. Tak, w, w bio na Facebooku i na Instagramie. Tak, dokładnie, ale jeszcze muszę też powiedzieć, że warto, warto tutaj też wspomnieć, że no, niektórzy, no to, to jest lek na kolacki buldupę, ale niektórzy, no, przedawkowanie leku również istnieje, no bo jeżeli ktoś ma, no nie wiem, te, te 3700 minut, ok, no chyba tyle kontentu zrobiliśmy, ale był jeden słuchacz, 11 tysięcy, i potem jak pytaliśmy, jak, to się, jak do tego doszło, no to się dowiedzieliśmy, że on swoje ulubione odcinki to słucha po 3, a nawet 4 razy, no a potem już nie wiem czy to jakiś był photoshop to ingerował czy ktoś już nas słucha po prostu nie wiem na lupie bo był też ktoś kto miał chyba 27 tysięcy minut to jest no to już trzeba się poważnie zastanowić nad, nad decyzjami podejmowanymi w życiu codziennym bo to, to już za dużo tak to, to, no, to nie no ale potem mamy średnio no bo Pawełek na przykład słucha nie wiem no 0 minut naszego podcastu więc, więc jakoś tam potem to się gdzieś tam wszystko roz, rozmywa to chciałem, żebyś potwierdził, że słuchasz 0 minut naszego podcastu, Pawełku. Tak, no czasem się zdarzy, coś tam. Najczęściej nabijam odsłuchania w ten sposób, że chcę przeczytać komentarze i odpalam na YouTubie. No i jak odpalam, no to początek z automatu się odpala. Ja wtedy zatrzymuję i czytam komentarze. No, dziękuję. Takich słuchaczy, takich słuchaczy i, i współprowadzących e, ten podcast. E, ten podcast potrzebuję. Proszę tutaj jeszcze wykorzystam. Ja nie mogę się, nie mogę się słuchać po prostu wiesz. No, nas, nas te, Ale niektórzy nas mogą słuchać. A... I to nawet, nawet nawet to potwierdza to, że najwięcej przesłuchałem pod nominą castu odcinków, gdzie mnie nie było. O. Czyli na przykład wywiad z, z Rywkiem Szmydem, albo z kimś tam innym z panem rękowskim. No, to wtedy tak, a jak ja jestem, to, to nie. To mnie, to mnie nie, to nie, nas nie interesują takie, takie tematy. No dobrze, Pawełku. Jeszcze o czym chciałem powiedzieć, to jest oczywiście temat. To jest temat patronajtowy, czyli te nowe sprzęty. Wszystko tutaj już idziemy w stronę ProTuru. Ach, parę tutaj tematów. No chyba warto, zanim się gdzieś tam rozpędzimy, może też zamkniemy to taką klamrę, bo porozmawiajmy na początku, porozmawiajmy na końcu, bo tak to jest, że, że słucha się, po studentach wiem, że słucha się na początku i na końcu, a to, co w środku, to jakoś się rozmywa. Więc porozmawiajmy teraz chwilę o śledziku, o ważnych informacjach, bo było parę pytań. Więc Pierwsze pytanie to było o Tor i Tor niestety, niestety, na szczęście, jak tam kto z jakiej frakcji, em, na, na pewno ci z serca Polski to na szczęście myślą sobie. Ukraińcy, mityczni Ukraińcy, którzy kradną pracę Polaków, się potwierdzili. Więc nie będzie dostępności toru, będą napchane tam świetliki i tak dalej, także nie będziemy mogli się zapewnić tego experience'u, jak to niektórzy mawiają, czyli przespania się na świetlikach, czy też przejeżdżania, pojeżdżające na torze. No i pewnie też w tym miesiącu nie będziemy robić testów, do pewnie jakiś styczeń, luty dopiero będziemy się testować, jak się trochę poluźni na torze, to jest jedna historia teraz jeszcze tak mi się przypomniało jak mówię o to, że więc to może nie jest do końca o śledziku e, widzisz teraz słuchają nas okazało się, że po, po połowa co najmniej naszej ulubionej drużyny po lajkach wnioskuje, że nas słucha e, słucha, też, e, słucha nas też Pawełku e, zarządca toru Pryszków i dowiedziałem się, że nie było awarii tylko był e, rozumiesz Pawełku coroczny test e, systemów przeciwpożarowych jeżeli chodzi o tor proszków, tylko że no niestety tak wypadło, że, że ten test był, no jak było trochę zimno, czyli jak było te, potem się nagle 16 stopni zrobiło na torze niestety, no ale tak to już bywa, czyli był to po prostu przegląd, test, test systemu. No i drugie pytanie, tutaj też teraz patrzę, bo nie mogę, ktoś napisał do mnie ze słuchaczy, żeby wytłumaczyć dlaczego jest to przewietrzenie czy też dlaczego jak jest ogień to otwiera się te o już właśnie mam mam odpowiedź czy ktoś kto jest tam w temacie no więc jak jest na przykład serwerownia albo inne pomieszczenie bez ludzi to w trakcie pożaru dostęp powietrza się odcina albo i nawet dopuszcza się CO2 lub inny gaz duszący płomienie w pomieszczeniach z ludźmi a szczególnie stanowiącymi drogi ewakuacyjne na przykład te klatki schodowe czy pewnie też areny z trybunami następuje w czasie pożaru przewietrzanie, otwieranie klap, okien, wywietrzników i tak Oczywiście projektant systemu SSP i przewietrzania nie przewidział, że tak naprawdę lepiej na arenie pyłków ogień zdusić, bo tam ludzie, bo tam przecież ludzi nie ma, bo kolactwo w Polsce nikogo nie interesuje. To jest ogólnie cytat z naszego słuchacza, więc yy, drogi słuchaczu, yy, nie plój, nie pluj na kolacji. Skandal. Znaczy ta końcówka, bo to wytłumaczenie, proszę, objaśnienie. Yy, także było to przewietrzenie, żeby ludzie mogli uciec podczas pożaru, gdyby taki takowy nastąpił. To jest pierwsza, pierwszy temat. Yy, no i teraz, yy, co jeszcze? Yy, a może. No jeszcze, jak mówisz o, o zdarzeniach na na to, że to ostatnio mówiłem, że po ludzku nam przykro, że e, któryś z trenerów e, poszedł i, i tam się na nas poskarżył. No ale tu e, trenerzy, którzy tam byli, e, którzy są zawsze na torze, e, odezwali się do nas po odcinku i mówili, że absolutnie nikt od nich e, nic takiego e, nie zgłaszał e, i że zawsze tam można się dogadać. No i to też byłem zdziwiony, bo, bo właśnie tak zawsze było, że się dogadywaliśmy, a tu nagle ktoś poszedł, więc wychodzi na to, że to jakiś ktoś, kto rzadko bywa na torze, albo rzadko miał z nami do czynienia, poszedł i się poskarżył. Nie wiemy kto, także... Także jest tam mniej przykro. Tak. tak. A, to jest mniej, mniej nam przykro, że to nasi stali współtowarzysze, a... Cieszymy się, że to nikt z nich, a mniej, trochę mniej nam przykro, że to ktoś. Inny. Ktoś trzeci. Tak. No i co? To są te tak jakby początkowe, początkowe tematy spotkaniowe, a potem, a potem jeszcze porozmawiamy, bo tam troszeczkę już będę mógł powiedzieć o planie. Osoby się potwierdziły. Więc, więc na koniec opowiem, co nas tam czeka na torze 16 grudnia. Mm, tak, więc teraz możemy sobie spokojnie przejść do tematów. Do tematów, powiem tak, tematów przełajowych. I mamy, mamy tam plotki, proteczki, ale takie na razie jeszcze czekamy. Historię mamy taką Pawełku, ale obiecałem, że też nikomu nie powiemy aż ta historia nie będzie oficjalna, no ale na skali 1 do bardzo dużo to jest jeszcze więcej niż bardzo dużo. Ta historia, jeżeli to wyjdzie, że rzeczywiście mamy taką historię do opowiedzenia, myślę. Mm, ale mm. jeszcze... No no, mm. ale nic nie mówimy, tak? No, nie, no mów, mów. Tak. ale, ale oprócz, oprócz historii przełajowo poza przełajowych, no to muszę Ci powiedzieć, że Bryksy, dzisiaj przełaj podobno dosyć znany, trudna trasa przyjmuję to jako informację, bo się nie znam, więc się wypowiem, no i jeden tutaj z, z naszych, ja nie wiem czy słuchaczy ale na pewno zawodników, który był na testach poszedł tutaj może za dużo, może to jest ten, który słucha za dużo podcastu, bo pojechał na przełaj minus 8 z Celsjusza. Stopni Jusza i bez rękawiczek. Więc po dwóch i pół kółka już nie miał czucia w palcach, więc potem zaczął się obijać, prawie że od, od bandy do bandy. Nie miał jak za bardzo hamować, no i tam chyba dojechał czwarty. Więc poszedł chciał twoimi to śladami. To nie, nie był Kazanowski? Nie, nie, właśnie. nie Chciał pójść twoimi śladami i ten eksperyment nie wypalił. No, to, to tylko Kazanowski takie rzeczy może robić. A opiec, nie samymi bryksami człowiek żyje. Mistrzostwa Świata, Pawełku, Mastec. Ty dopiero dopiero teraz wyjechałeś, można powiedzieć, że troszeczkę za późno zacząłeś przygotowania do, do Mistrzostwa Świata Mastec, bo ostatnio rozmawialiśmy, że ja na tlenie, a ty na tlenie, na dworze, bo ty wyszedłeś i tak warunki podobno w Polsce nie pozwalają, żeby sobie spokojnie w Z2 pojeździć. No nie, ja sobie dałem. A może jeszcze się odniosę, bo mówisz, że późno zacząłem. A może za wcześnie, właśnie. To może do następnych. No, no tak, też prawda. Uważaj, spokojnie, żeby nie zauważył. Nie, no ja po raz, jak to się śmieje, zawsze po raz 855 wracam na rower, jak to zawsze w zimie, a potem znowu sezon na, na wiosnę zweryfikuję. Mam plan już nie pracować po, po 11-12 godzin więc może tym razem się uda, no ale zobaczymy. Nie zarzekam się nigdy, ale co, no zbierałem się ostatnie tygodnie do jeżdżenia i tam gdzieś parę razy w weekend wpadł rower, no ale jakoś tak nie mogłem się zebrać do systematycznej jazdy, no i jak ja to mam zwyczajem, muszę zwyczaju, Muszę sobie w głowie ustawić taki deadline, bo ja najbardziej, najlepiej i najbardziej efektownie pracuję na deadline'ach. Więc sobie ustawiłem taki deadline, że początek grudnia już wchodzę na rower i ogólnie w treningi systematyczne. No i akurat u nas zima stulecia zawitała i śniegu popas. No ale. No jak powiedziałem, że z początkiem grudnia no to nie ma że śniegu napadało, więc wyjechałem. No i pierwsze dwa treningi takie yy, srogie, no bo to, to każdy kto jeździł na, yy, na przełaju po śniegu takim świeżym, yy, to wie, yy, jak dosyć ciężko to idzie. No ale zrobiłem wczoraj yy, tam jakieś półtorej godziny yy, dzisiaj godzinę 20. No tylko, że na takiej mocy mówię, jak na początek to ciężko, bo no, przebijać się przez ten śnieg, no to tak jak mówisz, nie można sobie polecieć na spokojnie, więc wczoraj chyba jak dobrze pamiętam, czy, czy to dzisiaj, wyskoczyło mi nawet na Garminie, że nowe tętno progu mleczanowego, bo zrobiłem średnie tętno 165 z takiej jazdy. Ale, ale spoko. Dużo, dużo ludzi się patrzyło jak na dziwaka, że jak to, tak? Taki śnieg, i tam ludzie zaczepiali gdzieś na światłach. Mówi, nie było jeszcze żadnej wywrotki, on ja wie nie, o to ładnie, to coś to, to, tam. A opony zimowe, ja mówię, letnie. <ścoughs> Także pozytywnie. Tylko letnie, tylko nabite pod nominą Opony tu no ja. No śmieję więc y, ja, ja, ja jednak zostaję na że bo trochę śniegu, a to w Anglii to jest jeszcze gorsze, wiesz, bo tak jak spada śnieg, no to właśnie wiesz czego się spodziewać, jeż po śniegu. A w Anglii teraz przyszło takie minus dwa, minus trzy, jeden, zero, co oznacza, że wyjeżdżasz i na przykład wjeżdżasz trochę w jakiś tam las i nagle jest y, lód I, i wtedy już nie ma, y, ma y, i oczywiście to tak jakby znienacka, więc wtedy już nie ma miękkiej gry, także ja wczoraj sobie powiosłowałem dzisiaj sobie pojeździłem i, i tak po prostu pojeździłem z kimś tam porozmawiałem A, z Menago z polskim łysym kogutem polskiego triatlonu, bo rozmawiałem, będziemy się tam gdzieś spotykać z, z Robertem Wielkowieckim jego sponsorami, więc tam ustalaliśmy detale także sobie porozmawialiśmy o życiu, o triathlonie na ciarstwie, kolactwie, o pluciu na małe środowiska, więc było bardzo, bardzo produktywny trening w drugiej strefie, no ale dobrze. Trening treningiem, życie, życiem, mistrzostwa świata Masters z mistrzostwami świata Masters. Także Pawełku, wiemy, że już ty medalu nie wygrałeś, przegapiłeś Mistrzostwa Świata Masters, ale Polacy coś tam, coś tam jest nawiezione od Niemca. Coś tam jest, może zacznę od najmłodszej kategorii 35-39. Tu na początku się sam złapałem na wykroku, bo myślałem, że byłaby szansa, jakby człowiek pojechał, że tylko trzech zawodników było, ale tutaj obok jest taki przycisk: pokaż wszystkich 33 zawodników, więc to rozwiało moje przemyślenia. No i w tej kategorii najwyżej z Polaków miejsce 10 Michał Lorenz Szczepan Bajgorzów Wielkopolski. Czy ktoś jeszcze tu z Polaków w tej kategorii 23 Przemysław Nowak, burza na rowerze Team i tyle. Startowało 32 zawodników. Zwyciężył zwyciężył Belk jo Pirotte nie wiem jak to się czyta jo Pirotte. Yy, drugi był Starker Sasza, y, Niemiec yy, i trzeci Belk Christoph Kopp. Yy, to kategoria 35-39. Yy, I potem lecimy dalej 40-44, no i tutaj złoty medal yy, Mariusz Gil, yy, kaczmarek. Eurobike Kaczmarek Electric Team. E, także Mariusz Gil po zakończonej karierze przełajowej e, ściga się dalej w Mastersach. No i tutaj Złoto. E, drugi był Niemiec e, Hannes Genze. E, klubu nie przeczytam. E, trzeci e, był e, też Niemiec Gerrit Rosenkranz. E, RSV Di Detal. Jakoś jakoś. Dobra, interesują nas Polacy. Czwarty był Szczepan Paszek e, Fit Wheels bike Stacja Bolesławiec, którego pozdrawiam i gratuluję. E, pamiętam go jeszcze, jak się sam ścigałem na przełaju. A dużo brakowało e, bo... do medalu, czy tam. E, wiesz, co już ci mówię, no niedużo, bo do pierwszego miał straty 11 sekund. A do trzeciego, do brązu, 8. Mm, także blisko, nie było jakiejś tam przepaści. Yy, a co ciekawe, za Szczepanem Paszkiem był kto? Niemiec, Andre Greipel. Yy, także, o, także no, ciekawostka. Także cie ciekawostka fajna. Yy, no i Szczepana Paszka pozdrawiam. Yy, Kumaty, kumaty przełajowy Mordelas. A ja pozdrawiam Andrzeja Gajpela, bo może słucha teraz <grym> przez to: Ajaj, co nas tłumaczy na niemiecki. Tak, i, i Szczepan Paszek go objechał. E, takiego, takiego zawodnika. E, co potwierdza, właśnie jakim dobrym zawodnikiem jest Szczepan. E, czyli dalej, mówi, że Gajpel się, się skończył. A kto to tak. był? Co to? Co to <grym> za? Nieważne, ktoś pluł na kolację nie, pot, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. I w tej kategorii 40-44 z Polaków jeszcze na 14. miejscu Andrzej Felisiak, Burza na rowerze Team, potem 16. Baranowski Przemysław, Biało-Blaki Team Ełk, Białobłocki, oczywiście mamy na myśli. I, I co tu jeszcze? Czy jest ktoś jeszcze z Polaków... O, Artur Staniec też nasz Mordelas na 55 miejscu Warszawski Klub Kolarski. Także tak, startowało 59 zawodników. I jedziemy dalej kategoria Kobiety też chcesz, czy? Nie ja się nie, ja się nie wypowiadam, no przecież to. Kurat no. cokolwiek mnie nie interesuje. To co to? Co? co to? No coś tam, przepraszam, coś na Dzisiaj AI nam coś Dobra. przeleje. Tak, no. dobra, jedziemy dalej. Kategoria mężczyźni Master 45-49 i tutaj też Polacy Górą bo Marcin Mróz na trzecim miejscu. Marcin był u nas też na testach chyba, dobrze? Dobrze Pamiętam? kojarzysz. Tak mi się wydaje, ale tak, nie na przełajowych, y na czasowych. Na czasowych. No ale widzisz, można być dobrym przewajowcem i dobrym czasowcem. Także gratulujemy Marcin Mróz, trzecie miejsce. Szóste miejsce Bogdan Czarnota, Fenix Cycling Team. Siódme miejsce Robert Banach, BST. Bez team, ale ja sobie team dodałem. I czy ktoś tu jeszcze w tej kategorii? Przewijam. 48 miejsce Karpiński Marcin. MLKS Baszta Bytów. I czy ktoś jeszcze? Już nie. 56, 56 zawodników sklasyfikowanych. Jedziemy dalej. Kategoria 50-54. I czy tutaj Tutaj z Polaków, też Polacy, Górą. Trzeci, Andrzej Kaiser Kaiser Kajzer. Eurobike team. I tutaj też 9, 9 sekund straty do drugiego. Tak, do drugiego. Tak. I 57 do zwycięzcy. Także, no, jak na przełaję, to też taka też i tutaj drugie, trzecie miejsce to, to dosyć blisko. Kto jeszcze tutaj z Polaków w tej kategorii, Jacek Rogowski, 32 miejsce, Taco Team. O tako, ciekawe, czy Taco Hemingway, czy jako tako. 47 miejsce, Piotr Żebrowski, PTR do Dalej, 67. miejsce Wojciech Sochoń. Tego pana też skądś kojarzę. Pewnie z No tak, no to mówię. Z już z Facebooka gdzieś. Tam aktywnie chyba często postuję. I w tej kategorii z Polaków tyle startowało. Znaczy sklasyfikowanych zostało 87 zawodników. Tam kilku, kilka DNF-ów, kilka not startów i... I taką. Mm, no to też nie jest 50... nie? W sensie tak, jakby no, na co ja 80 paru. To tak dosyć ciasnawo no, się zaczyna robić, nie? No, do no, sporo. E, 50-59 kategoria. I czy tu kogoś mamy z Polaków? Mm, Tomasz Jarząbek na miejscu 24. KS Cliff Chłapowo. Dalej jedziemy tyle. 59 sklasyfikowanych. Kategoria 60 64. Tu doczytamy te kategorię do końca, bo mamy jeszcze po drodze dobre wyniki Polaków. Tutaj w kategorii 60-64, siódme miejsce Krzysztof Gierczak, zryw. BUSZKOWICZKI dalej jedziemy z listą BARTOLEWSKI WOJCIECH na miejscu 51 ekokolor.pl jedziemy dalej tyle z Polaków 75 sklasyfikowanych też liczna grupa 60 64 60... 4, to teraz mamy 65-69. Oj, kto wygrał? Myślałem, że Mekambe, bo jakiś Irlandczyk, Mac Maccabe, Johnny. I tak Irlandzki, Irlandzki Mbappe, tak? Tak. I tutaj, czy mamy kogoś z Polaków? Krzysztof Kamiński, miejsce 18. Bez Timu. 27 sklasyfikowanych. To było 65-69, czyli teraz mamy 70-74. To tylko dwóch panów startowało. Nie ma Polaków 70, 74. I dalej mamy. A nie, przepraszam, nie to kliknąłem. Mów właśnie o tą, o tą kategorię mi. Chodziło 70-74, i tutaj startowało 9 zawodników, i zwyciężył Polak, złoty medal, Mistrz Świata Waldemar Banasiński, który na swoim koncie ma już kilka medali Mistrzostw Świata w przełaju, chyba nawet złotych. Także gratulujemy. Drugiemu. czegoś takiego w polskim sporcie jeszcze nie widzieliśmy. Drugiemu wsadził 44 sekundy. Więcej Polaków w tej kategorii nie mamy i to było 70-74, jeszcze mamy 75-79 i tutaj z Polaków nie mamy nikogo i mamy kategorię 80. Zobacz, jak można po 80 co jeszcze na Mistrzostwach Świata startować. Trzech zawodników wygrał: Duńczyk, Nikolajsen, Michał. Arhus MTB Team, drugiemu wsadził 3,43, także tak, takie mam wyniki dla Ciebie z Mistrzostw Świata, mam nadzieję, że jakoś tam w miarę to składnie przedstawiłem. Czyli mamy dwa złote medale i dwa brązowe? Dobrze, myślę. A to jeszcze złote? A, Gil, no tak. Tak. No, czyli dwa, czyli tak. dwa medale, dwa plus dwa, cztery medale. Yy, tak powiedziałem, że w kolorstwie kobiet, no chyba, że coś tam, jakieś ciekawe nazwiska wypatrzyłeś, czy tak cię przytłamsiłem ch ch chyba, że... Yy, no czy właśnie, są... yy, bo po prostu nie kojarzę, żeby, zaraz zobaczę, yy, żeby, żeby, żeby... A, przepraszam, jest o kim mówić, bo myślałem, że Polki... Jakoś nie za bardzo zaszczyciły te zawody, ale się myliłem, bo w kategorii 35-39 siódma była Milena Burzych z teamu Burza na rowerze, to kategoria 35-39 i na szybko jeszcze przejrzyjmy czterdzieści czterdzieści cztery czy mamy tu jakąś polkę nie mamy czterdzieści czterdzieści cztery czterdzieści pięć czterdzieści dziewięć czy mamy tu jakąś polkę nie mamy czterdzieści pięćdziesiąt pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt pięćdziesiąt cztery też nie mamy no i myślę że tam dalej no ale czekaj, zobaczę, żeby kogoś nie pominąć, nie urazić 50-54, potem 55-59 Czy mamy jakąś Polkę? Nie mamy 60-64. Też nie mamy. 65-69. Też nie. I 70-74. Też nie. Także tak to wygląda. A jeszcze tak jak tu mówiłeś tutaj w, o przełaju to zobaczyłem, że na Pucharze świata w, w Normandii, Flamanville, w e, jakaś dzika gęś zaatakowała Pima Ronhara z teamu Baruastek Lions. Także też takie rzeczy się dzieją, że tutaj gęsi Pawełku atakują. E, Oj, no. nawet dwie gęsi widzę. To już totalny skandal. Także dzieje się w przełaju, wśród mastersów, w polskim przełaju się dzieje i dzieje się również w polskim przełaju, światowym przełaju, masterskim przełaju. Dobrze. My tutaj przełajowo, przełajowo. Co ci mogę jeszcze powiedzieć z ciekawostek? Nasz człowiek na bryksach powiedział, że chyba nowe jakieś długasty założył i powiedział, że to jest totalne szaleństwo. Że trochę tam musiał cashu na to włożyć, ale powiedział, że nowe długasty, mmm, bo tam błoto na bryksach, mówi, że się tam szło jak, jak dzik w kasztany. Powiedział, że tak by się przesiąść z na veloflexy na szosie. Także taka ciekawostka mm. dla tych, którzy się ścigają. Może teraz trochę za późno dla tego twojego znajomego, który przegrał medal o 8 sekund. Może jakby na tych długastach nowych to to kto wie. E, dobrze, odchodzimy, bo jakoś strasznie się błotno, błotozecko zrobiło. E, Pawełku, Wika, Wika w wosterze. E, zna, ten znany nam tutaj zawodnik. E, Dawid wika, e, przechodzi, wchodzi do seniorskiego ścigania, bo to 18 latek. E, wchodzi. No do ale teamu... na, na, szosie, na szosie mu zdjęcie dało. Y, przystanek autobusowy. No. Jakoś tak a to, na to w sensie wiesz może może, tak, może przed zakrętem albo no, teraz tak. po starcie albo coś takie no bo to, i też co czasami jak skąd to zdjęcie to wygląda że to jest w tak wysoko się Wiem, że tak wysoko nie siedzi był u nas na testach co to za, za skandal. Nie, no, no tak mógł... dlatego mówię że to takie takie zdjęcie mu akurat dali wybrali. No. I tutaj komentarz na, na, na szosie I takim młodym chłopakom warto dawać kontrakty, a nie duńczykom. Czyli ktoś podważa, może czy warto dawać Wingegoldowi, czy też tak zwanemu Winegretowi kontrakt. Um, także tak do tego jeszcze no Radosła Fronczak, to o ile się nie mylę, może się mylę, może a to muszę muszę się przygotować, bo dobrze każdy Jadosław Frontrak, to ten, ten, który mógł wygrać Pawełku etap na, na Tour de l'Avenir, ale się za wcześnie zaczął cieszyć i go na mecie i nie wygrał etapu, um, więc, um, więc to też kolejny Już nabytek. Już nie nadużywaj tak, nie chwal się, że masz takie, takie sprzęty. No. A nie no teraz muszę muszę, żeby nie, żeby nie było, że szkalujemy zawodników za każdym razem jak coś złego mówimy czy nie, nie złego, jak coś niedobrego mówimy, to musimy się przynajmniej kry, kryć. Mamy wtedy, wiesz, jesteśmy, że tak powiem, obstawieni. No muszę się nabawić tą dżinglarką, potem zapomnę i potem będzie, że nie używam, żeby patronaci ci widzieli, że nie poszło na marne. Dobrze, Pawełku, Fronczak 21 lat, Wika 18 no i co no, zobaczymy. Nie, powiem, nie wiem jak to, jakby to powiedzieć. Szczególnie Wika no jeździł we Flanders Color Gallo Team, gdzie jeździł między innymi z Joshuą Tadlingiem, więc miejmy nadzieję, jak to by totalnie nie zabrzmiało, że to nie jest ostatni przystanek Dawida, jeżeli chodzi o teamy, w których będzie się ścigał w przyszłości. Tak, mo, mo, można Tak powiedzieć? Czy to już też Powałku jest y, plucie? Nie, no chyba wręcz przeciwnie. Hmm. No czy to tak, tak, tak mówisz, to dobrze. A nie, czy, bo ch chyba, że coś coś źle, y, coś źle no, usłyszałem, bo powiedziałem, ja że, że będzie... Miejmy nadzieję, że to nie będzie jego ostatni tydzień w karierze. No, no to, to mówię, no to chyba wręcz przeciwnie, bo my mamy nadzieję, że nie będzie ostatnio. No tak, i... ale wtedy widzisz, no to, to dla Dawida okej, okay, ale teraz pluje na wostę. A? No nie ja już się boję. Ja też. Ehm, Śpi w kamizelce, kulę podać. Śpi w kamizelce, kurat odpadnej. Dobrze, jak mówimy jeszcze o młodych zawodnikach, no to też taka, taka ciekawostka, no nie wiem, czy transferowa, można powiedzieć przetransferowa, no bo było troszeczkę tak zwanym kianie sensa pantaloni, czyli kianie się. Zbory, bo było tak, podobno była napięta sytuacja troszeczkę między nim a Wlasowem na wylocie. Do tego pojechał na Kronodenasią i tam takiego opuścił trochę twita, że tam, tam się nie popisali mechanicy z przygotowaniem rowerów, więc tak troszeczkę jakby Belgowi było troszeczkę ciasno w boże. No i żeby go tam, żeby podgrzać atmosferę, no to Jumbo Richard Pluge powiedział, no, żeby widział tego Bruks, jakby mu się skończył kontakt w 2024 roku, dlaczego by go miał nie widzieć w Jumbo, także tam troszeczkę jest takiej sytuacji napiętej, no bo to Bruks to taki kolejny, kolejny belgijski talent, może no, nie na może poziomie Remka, no, ale taki, no, naprawdę talent, więc, więc Jumbo tam już um, ostrzy sobie na niego zęby, no, teraz ma, mają oczywiście Jumbo też gdzieś szuka jakichś wzmocnień, no bo, no bo opuścił ich oglicz. No ciężko będzie Jumbo jest w tej sytuacji, gdzie ciężko będzie um, Jumbo no Nie może pójść już do góry, tak? No, bo wygrali wszystkie gantury i tam praktycznie, no, można niby być pierwszym w tej klasyfikacji UCI, no, ale to nikogo nie obchodzi. Byli drodzy za teamem UAE, ale będzie im ciężko teraz, są w defensywie, no, nie, nie atakują, tylko się branią. Więc Jumbo już myśli o sezonie 2025, jeżeli chodzi o jakieś uzb uzbijanie się w zawodniku, więc to taka ciekawostka kolejna spoza naszego podwórka, znaczy spoza naszego, no. W w końcu Sylwek, przed współprowadzącym to z jego podwórka. No, czyli można powiedzieć, że z naszego podwórka, ale nie z polskiego podwórka. To jest, jest historia powiedzmy pseudotransferowa. Co tutaj jeszcze chciałem Ci powiedzieć? Ach, no napinka, jeżeli chodzi o Felixa Grossa. Felixa Grossa, żeby było śmieszniej, to jeszcze ludzie myśleli, że chodzi o Felixa Gross-Shatnera, bo dwa, obaj zawodnicy z teamu UAI, przed chwilą wspomnianego no tylko historia jest taka że szatny, nie Gross, właśnie Felix Gross szykuje się już powoli do mistrzostw Europy na torze bo to też torowiec tam 4 km na dochodzenie no i gdzieś był na treningu z drugim zawodnikiem z UAE Teraz nie pamiętam z kim, z, z, z teamem Tornem Tautenbergiem. No i po się, wziął się na hall. <grym> tak jakbym, jakbym był brutalny, ten powiedział, że może się przygotowuje do mistrzostw Polski, a nie na mistrzostwo Europy na torze Jechał po prostu, trzymał się ciężarówki. Gdzieś tam podczas treningu, na no, jakimś podjeździe, i tam jego kolega wrzucił to, że ha, ha, ha. Jak tutaj się, y, jak to jest jeździć po górach z Felixem Grossem, no ale oczywiście, no, sytuacja, y, nie wiem, jak to byś Pawełku widział, no i jakby, może. Ja, ja może tak myś... zrobiłem w tym roku, jak byłem w KLP. No dobrze, ale in, in, o inne pytanie chciałem cię. Inne pytanie chciałem zadać. Zrobiłeś, ale nie byłeś z kolegą i nie jesteś zawodowym kolarzem i nie robiłeś tego w ciuchach, Timu. No zastanawia mnie, czy to naprawdę jest tak ciężkie do przewidzenia, będąc takim młodym kolarzem, że jak coś takiego wrzucisz na Twittera, czy też na x no to że nie wiem, no, zadziwiła cię reakcja włodarzy, Timu UAE, czy raczej nie? Bo mnie raczej nie. No nie. Nie zadziwiła, aczkolwiek no, to kolega go nagrał i chyba wrzucił, a nie, a nie on sam, więc. No tak, ale to nie mówię o nim, tylko o samym, no, wiesz, no, no tak, no, ale zrobił mu przypomnę, To jest mniej więcej tak, taki sam poziom ogarnięcia jak ci zawodnicy, teraz już nie pamiętam do, do końca nazwisk z, z intermaz którzy pojechali do Chin i robili skośne oczy i wrzucali to na stories, no. to mniej więcej taki sam poziom social mediowego ogarnięcia, no wydaje mi się, że oni powinni wydaje mi się, że oni mają jakieś treningi takie social mediowe, no ale chyba tu chyba nie ma jednak proturowych pr szkoleń, no bo to co czasami oni wrzucają szczególnie ci mówię młodsi zawodnicy, no to mm, zastanawiające, tak może to, to ujmę z drugiej strony no też czy zrobił mu przypał no bo Felix Gross ja się na przykład dowiedziałem właśnie przez to, przez to jego podczepienie pod samochód że był dwa lata w teamie UAE no ale nie wiedziałem tego no bo właśnie tak było że tak, tak jeździł że, że nie wiedziałem no i teraz będzie w, w teamie um, Radnet Oswald skład i to będzie przygotowanie właśnie do Igrzysk Olimpijskich na torze, więc on głównie ma tor w głowie, a UAE jakoś go tam strasznie raczej nie osłabi. 2,5 roku spędzony w teamie UAE można powiedzieć anonimowo, no bo jakbym teraz nawet sobie tutaj teraz pomyślałem, że mogłem przecież zobaczyć na, na Pro Cycling Stars, co on tam ciekawego najeździł, ale wydaje mi się, że nic raczej co by nas urzekło, zobaczmy na przykład w tym roku Pawełku: DNF, DNF, 120 DNF, 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 12 DNF, 110, 107, 130 DNF, 125 DNF, 128 DNF, 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 DNF. DNF. W tamtym roku jakoś tam no mniej DNF-ów, ale żeby tutaj było coś, co by mnie urzekło. Już patrzę, czy coś w zeszłym roku pokazał ciekawego. Czwarte miejsce na pierwszym etapie Deutschland Tour. To chyba by był taki jego... Uuu, no ale to Felix Gross, proszę. Proszę państwa. No teraz zobaczyłem. Czegoś takiego w polskim sporcie jeszcze nie widzieliśmy. W roku 2020, kiedy jeździł dla Radnet Rossport, Pawełku Pucharmon w 2020, ogolony. Dwa etapy dookoła Mazowsza. Czwarte miejsce w generalce dookoła Mazowsza. No i to są jego tak jakby największe osiągnięcia szosowe w karierze. Także no, myślę, że Tim może sobie pozwolić na y, przysłowiowe odpalenie Felixa Grosa i sobie jakoś z tym y, na pewno poradzą. Myślę, że Tadej Pogaczot nie będzie tracił snu y, przez to, przez fakt y, zwolnienia y, zwolnienia Grossa. E, dobrze, dobrze, dobrze. E, więc, e, więc, 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 więc. E, cóż tu chciałem cię jeszcze Pawełku zapytać, e, widziałeś nowe rowery, no właśnie, Timu chciałem powiedzieć ag 2 e dla Mundial. Decathlon AG2R dla Mondial, e, AG2R Van Ryselki, e, tak, no i powiedz mi tak jakby patrząc na nie, e, to jakie, jakie przemyślenia, bo ja pewne przemyślenia mam co do, co do tego sprzętu, ale... Jako, że ty jesteś nasz tutaj serwisowy king, no to na razie przekazuję tobie tutaj. Maciemy um, przemyślenia. Jeśli chodzi o sam sprzęt, no to być może jest y, sztywny, na pewno jest lekki, y, podobno projektowany z wykorzystaniem tunelu. Jeśli chodzi o czasówkę, więc też czasówka może być fajna i tak dalej, no ale grafika, no mogliby się bardziej trochę. Postarać. Ktoś mi co, pra co prawda podesłał ostatnio, że właśnie nowe rowery pokazali ten, te van i tak dalej. No i ja mówię, że no kurde, no to tak jakby te, 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 ta grafika, to jakby sobie kupić naklejki takie w sklepie na Podzamczu. To jest u nas taki już regionalizmem daje, bo to jest taki u nas sklep w Lublinie. Tylko nas lat... Mówi, że tylko nas zrozumie Mateusz Rydyk, bo on jest teraz lubelakiem. Tak, to jeszcze nie wie. Jak będzie wiedział, gdzie właśnie najlepsze cebularze u Kuźmiłka są, to, to tam niedaleko Kuźmiuka. Sklep rowerowy taki, który istnieje od lat już chyba kilkudziesięciu. No i takie naklejki, że można sobie przykleić na ramę. No to, tak mi się to widzi. No może nie mam racji, bo to samo powiedziałem chłopakom na grupie właśnie jak wysłali ten rower. Ktoś tam powiedział, a mi się podoba, więc może kwestia gustu. No jak dla mnie jak na rower, na którym ma jeździć Team world -tourowy, no to no to mogłoby to trochę lepiej wyglądać. Ktoś tam nawet powiedział, że rowery fajne, a ciuchy jak zwykle do bani. To ja bym podwrotnie powiedział, że ciuchy no tam ciuchy jak ciuchy, no chyba chyba bym się to jakoś mocno nie czepiał bardziej tego roweru. No ale tak, no to, to są dwa, dwa nowe rowery pokazane właśnie na którym, które mają być dostępne też w sprzedaży, czyli model szosowy RCR i model FCR taki bardziej aero i model XCR czyli rower do jazdy na czas będą też kaski czasowy taki na co dzień i jakiś tam jeszcze jeden no i co no i rowery mają być dostępne w tej odsłonie takiej jak można powiedzieć team replika także także będzie można sobie kupić taki rower jakieś D team żeby ważył tyle samo żeby był z tych włókien najlepszych no to musi być to wersja rcr pro a standardową wersją będzie po prostu rcr i ta standardowa wersja będzie miała Nieco mniej włókna węglowego klasy premium, jak tutaj jest napisane w artykule, czyli pewnie chodzi o to, bo najczęściej czy koła, czy rowery są robione z karbonu, to raja 700, 800, 1000, 1200, 1100 chyba po drodze, no i im wyższy numer, tym włókna są lżejsze. I przy zachowaniu sztywności, a może nawet i sztywniejsze, więc po prostu standardowa rama ma mniej niższy numer włókna, przez co musi go mieć więcej, żeby utrzymać sztywność, i dlatego waży kilkadziesiąt gramów więcej. To tak pokrótce. No i co? Będą dostępne w różnych opcjach sprzętu. Będzie to na standardowej ramie, będzie występował na Rivalu AXS, na Force AXS -ie. i chyba tyle, jak tu dobrze widzę. I tak, na Rivalu AXS 4300 funtów, na Force AXS 5000 funtów, potem mamy już tą, ten najwyższy model ramy RCR Pro, na także di 2 5 ,5 tysiąca funtów. Potem mamy na Sarami Redzie też tą wersję Pro. Na Sarami Redzie etapie 8 tysiąca funtów. I później jest jeszcze taki model GBP RCR Pro. Czy to myślisz, że to jest Great Britain? Coś tam? Czy co to eee, może być? Ja, nie, ja patrzę, mam RCR Pro na Sarami tak. Redzie, na Ace di 2. No, tam są po 8,5. Nie mam, mamy raz 2, 3, 4, 5, 6 tych modeli, z czego 3 są PO, 3 są właśnie tak jak mówiłeś: Rivali Force. No tak, Rzykła ale ten RC. jeden Pro masz GBP, RCR Pro na Simano hmm. Duraysię. A to pewnie ten Teamowy. Hmm. Ale czemu GP, GBP? To nie wiem. Nie, może ci się przetłumaczyło, bo bym wrzuciłeś, więc pewnie przetłumaczyło ci symbol funta na GBP. British, Great British Pound. Bo ja tego nie mam. No nie, no Właś to mam na końcu przycenie. No czekaj, przerzucę sobie na angielski. A no Ona rzeczywiście coś tu się wykrzyczyło, Przenio przeniosło mi naprzód. Czyli mam dwa razy znak funta, na początku i na końcu. No to na Durejsie wersja pro 8500 funtów. No i rower czasowy na Ultegra DI2 6000 funtów. No i tutaj właśnie Także... chciałem Pawełku powiedzieć, yy, że. E, chyba cenowo, bo tam trochę jestem odedwany od tych cen i ten, ale tak jak patrzyliśmy gdzieś tam przy tym składaniu czasówki dla Juniora, widzieliśmy skota czasowego, no te ceny są szczególnie, tak jak ja patrzę na czasówkę, no to to jest cena chyba rozsądna za rowet czasowy, na, tak jak przynajmniej oni tutaj pokazują, no nie wiem czy im wierzyć, ale na batach tych Dedy, na kołach Suicida, na, na Day2, na Utegrze, to jest chyba cena, no sensowna. No ciekawe czy to tak będzie, bo to wiesz, no to, to jest rower przedstawiony chyba ekipy, yy, że na takich będą jeździć, a jak będzie wyglądać rower czasowy. No bo wiesz, że wiele marek yy, yy, ma tak, że rzadko kiedy rower wychodzi na dysku, raczej zawsze na jakichś kołach bazowych, nawet na karbonowych, no ale nadal na kołach, a na dysku, no kurczę, jakby kosztował tyle razem z dyskiem i z tymi dedami i tak dalej no to cena cena kosmos więc Także... no ale nic ktoś, ktoś tam mi powiedział, że no, że to, to teraz będzie konkurencja, bo to te będą tanie rowery i tak dalej, ja mówię, że no no być może, ale to myślę, że to będzie raczej tak jak z samochodami, no to, że są tańsze samochody, to nie znaczy, że droższe się nie sprzedają i tam sprzedają. droższe marki i tak dalej, więc to, to, to chyba fajnie, jak ktoś tam ma ograniczony budżet, no i nie musi mieć jakiegoś tam szpeca, czy Treka czy innego, to wtedy można sobie kupić. No powiem Ci, że na szosie, na szosie to bym się chyba nie przełamał, żeby jeździć. Ale na czasówce, jakby miała dobre parametry i naprawdę była tak tak dobrze wyposażona i jeszcze by się okazało, że na testach, że zestaw nie jest jakiś tam wolny, no to czemu nie? No nie no, raczej Suicide to jest raczej, raczej tam wychodziło. No tak, spoko. no i po, podobno oni pomagali w projektowaniu roweru właśnie i przy pomocy tunelu, także Ta. powinno być no ja powiedzieć ja muszę powiedzieć, że to tak jak ktoś powiedział, że dobrze, dobrze, że to nie, że za, tak jak zawsze stroje tam zmienili, niby a stroje jak, jak zawsze, no to niestety duży smutek w społeczności kolackiej, bo znikają niebieskie brązowe spodenki w kolorze kupy, bo już niestety będą jeździć w czadnych spodenkach, bo ag 2 było zawsze znane z tych brązowych, takich dziwacznych czapeczek, spodenek i tak dalej. Więc to jest troszeczkę smutek, no też warto powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Decathlon wjeżdża do piotury, no bo w 2000 chyba ostatni etap wygrany na rowerze Decathlona to 2004 rok Jan Kilsipu to był rower, który nazywał się chyba Penta Pro, coś takiego, więc to jeszcze czasy aluminiowych tam e, rowerów, e, ale rzeczywiście już Decathlon kiedyś był, nawet kiedyś miał takie rękawiczki, bo akurat byłem we Francji w tamtych e, gdzieś tam jak oni byli w, w proturze, tak Decathlon Penta Pro w 2004 ostatnie zwycięstwo na takim rowerze, ale byli gdzieś tam w latach 90 w proturze i miałem nawet jakieś takie z francuskiego Decathlona rękawiczki teamu tam Decathlon właśnie AG2R więc nie jest to jakieś pierwsze podejście no i ciekawe no tak jak mówię no wydaje mi się że, że, że też co mnie interesuje z punktu, z punktu widzenia serwisowego to nawet jak mam dziwne takie wrażenie że nawet jakby ktoś kupił taki rower powiedzmy za te 5000 funtów w Decathlonie no to potem mam dziwne wrażenie że i tak by te rowery u ciebie kończyły na serwisie Jakimś tam yy, wiesz, posezonowym, tak? Czy szczególnie takie czasówki? No bo myślę, że jak ktoś przyjdzie i będzie miał problem z czasówką taką i przyjdzie do Decathlonu no i powie, weźcie mi tutaj to naprawcie czy coś, no to no sami wiemy, jak to jest. Nigdy nie kończąca się rzeźba z czasówkami, więc jakoś nie widzi mi się, żeby nagle tam e, na się w dekatlonie ktoś to na części pierwsze kable przeciągnął, to tamto to. O no tak, no też serwisy dekatlonowe nie. Nie cieszą się jakąś dobrą opinią, nie chcę tu nikogo obrazić, no ale my akurat mamy Decathlon niedaleko i, i sporo sporo często mamy klientów, którzy byli w Decathlonie i albo, że się czegoś nie da zrobić, albo, że to trudno, że się nie opłaca i zazwyczaj te historie mają taki finał, że to jest coś, co my robimy normalnie na co dzień i, i mamy takie jak klient to mówi, to tak patrzy się na tomka, patrzy się na Wowej, i także co? że coś nie wiem. Jedna pani przyjechała na Gravelu yy, karbonowym. Yy, Cannondale, to chyba był na grx -ie. No i tam oponki Vittori. Yy, normalnie z Dentką, złapała kapcia. No i jechała po drodze, mówi tam, miała bliżej, zajechała. No, i powiedzieli jej, że, że nie dadzą rady wymienić tej opony, bo tak ciasno, że, że nie da rady tego zdjąć, nie da rady tego założyć. I no i nie wiem, no to, a to chyba komuś się po prostu nie chciało i już nie wiedział, jak panią zbyć, no bo nie wierzę, że ktoś może pracować w serwisie i, i powiedzieć, że się nie daj. Ja jeszcze oczywiście przy pani, żeby podkreślić, że, że to było gadanie jakieś bez sensu, to wymieniłem tą dentkę bez łyżek i mówię, że no normalnie się, normalnie się zmienia, więc nie wiem o co tam chodziło. No dobrze, tak. czyli, czyli widzę, że teraz ty plujesz na serwisy Dekatlona, więc teraz ty będziesz na celowniku Dekatlona i będzie zaraz komentarz Dekatlon Polska. Paweł Kazanowski i ten drugi i ja wtedy o, tak? Tak to to tak. <laughs> Tak, to możemy. No w sumie mm. tak, w sumie trzeba uważać. Może. A to klientka tak mówiła, to, to nie ja. A. <noise> klientka mówi. Ja tylko to, to jest cytat. To korzystam z prawa cytatu. <noise> korzystam z prawa cytatu. E, Pawełku, jak mówimy jeszcze o ag 2 no to też warto powiedzieć, że prawdopodobnie koniec kościoła, e, koniec kościoła e, kompaniolo bo o ile się nie mylę, to Kampa, ag 2 to był ostatni team na Kampie, więc jak oni tutaj wchodzą, no nawet nie wiemy jeszcze na czym będzie jeździło, ale obstawiając, że czasówka jest na Day 2, no to obstawiam, że ag 2 będzie jeździło na Shimano, więc wygląda na to, że no kościół, kościół Campagnolo mmm, Arrivederci, już będzie tylko tutaj albo Seam, albo Shimano. No, potem jeszcze parę lat poczekam i będą jakieś te, teraz nie pamiętam nazwy, te chińskie może przerzutki niedługo. Nie no, powiem jakieś... ci, że ostatnio się zastanawiałem nad tym, żeby kiedyś gdzieś to kupić, tak dla, dla fanów przetestować. No ale wygląda dobrze, opinie ma dobre. To tam m.in. ten L2. No, coś właśnie kojarzę, bo ja, ja kojarzę Microshifty, ale to nie tylko microshifty, tylko właśnie jest L, coś tam, to też jest jakaś firma, bo to nie Microshift. Tak, to mi Microshift no to, to mechaniczna grupa. Yy, znaczy mechaniczny sprzęt, yy, to właśnie w Decathlonie często rowery na tym wychodziły i dosyć dobrze to nawet działało, bo yy, mieliśmy parę razy na serwisie takie spartańskie, twarde sprężyny, mocno klikające manetki i tak dalej. No, ale to myślę, że jak w tej klasie sprzętu. Bo to głównie w jakichś rowerach takich turystycznych, czy po prostu gdzieś tam z niższej półki, to akurat to było zaletą, bo dobrze to działało. A tutaj jest inna marka i co ciekawe, jakbym to miał podkreślić, znaczy Podkreślić. No tak mi się to kojarzy, że to jest tak jakby połączenie trochę systemu shimanowskiego, trochę AXS-a, sramowskiego i takie po, po, pomieszanie tych dwóch rozwiązań i daje właśnie taką grupę. No, wiesz co, oglądałem filmiki, że dosyć szybko to chodzi i tak dalej. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe zobaczyć <laughs> Te też, jak jest to, co kosztowo, to no, też teraz dostanie. kosztowo patrzyłem. Nie jest wcale tak. Jakoś bardzo tanio w stosunku do jakiegoś tam niższej grupy AXS, -a, na przykład SRAMA. Nie pamiętam teraz z głowy, ale nie wychodziło to tak na zasadzie, że wiesz, to tysięcy, a to 2. Tylko bardziej, że to 5, a to 4,5. Więc cenowo nie ma jakiejś tam wielkiej przepaści. No ciekawe. No tu jak ja bardziej zazwyczaj patrzę na Shimano, Shimanochy, ale tu widzę no, ten L2 ERX. E, 2 razy 12, 2 razy 11, 730 dolarów. No tak, tylko tak. musisz patrzeć, co tam jest. Bo tam y, chyba są jakieś nie. takie upgrade sety, że nie ma korby. Nie no, ma no nie coś no, tutaj mówię ty... przerzutki, y, hamulkami. Y, Przerzutki, bateria, yy, klamkomanetki manetki i szczęki hamulcowe. No. Yy, no zaciski. zaciski. No tak. No, czyli to taka mini grupa, nie. A, bo tutaj tak, bo potem jeszcze jest jakieś. Yy, z kablami 870, a to już tak nie widzę potem. A jakiś karbon. Jeszcze jest karbonowy ten yy, ERI, no tak. aluminiowy patrzyłem a karbonowy 1950 dolców tutaj proszę, no ciekawe no jest to jakieś tam warte, myślę, że warte grzechu no. jakby weszła sobie... myślę opcja czasowa i byłaby sporo tańsza to, to, to wtedy mogłoby to mieć rację bytu no bo to na czasówce przecież gdzieś tam nie nie finiszujemy pod obciążeniem nie mamy jakichś takich no po prostu sprzęt jest mniej wydaje mi się eksploatowany i, i myślę, że jakby było jakieś Fajne rozwiązanie na przykład jakby zaczerpnęli ze srama, że bezprzewodowe blipy i wtedy kupujesz sobie po prostu blipy tylko tylnią przerzuteczkę zostawiasz sobie kasetę łańcuch gdzieś tam czy ze srama czy z Shimano i jakby to było jakieś dosyć tanie rozwiązanie to to by było myślę fajnie Dobrze też, też tak uważam um, też tak Pawełku uważam, coś chciałem tu jeszcze, a jak już mówimy o rowerach i o tych grupach, że już kampaniolo nie będzie, znaczy no może powrócą ale tak czy siak to i tak jest religia, nie osprzęt to może też warto powiedzieć że jest też troszeczkę takich tematów gdzie jest do nabycia rower przynajmniej jak nagrywaliśmy to jeszcze był do nabycia może teraz już go nie ma do nabycia ale był Pawełku rower Thibaut Pino. Thibaut Pinot proszę ja ciebie dał swój rower na nie wiem licytację czy tak to można nazwać no bo skończył karierę na tym rowerze na którym jechał tu de France, no i tam przewidywali, że będzie może nawet 15 tysięcy może nawet 15 tysięcy euro będzie ten rower kosztował, ale jak ja patrzyłem na kilkanaście godzin przed końcem aukcji, to on kosztował 7 więc myślę, że troszeczkę ktoś tam może hypował i przestrzelił ten, ten koszt ale już tu zaraz też zobaczę, bo Pawełku w sposób brutalny wylogowałeś mnie z jednego z naszych tutaj źródeł informacji, więc muszę jeszcze się szybko vlogować i zobaczyć czy już się ta rzeczywiście czy się ta um, aukcja skończyła. No nie, nie mogę, coś mnie oszukałeś Pawełku. Piotr, a nie Piotr, nie Piotr Piotr i Paweł, no widzisz, no bo wysyłasz nie. mi doksa i ja nie mogę czytać bo nie mam loginu <coughs> musiałem odzyskać I teraz ty masz teraz ja muszę. Witaj, w, witaj w klubie poczuj się ja ci mogę powiedzieć, że aktualna oferta to właśnie 6,5 tysiąca funtów, chyba że to się tu nie odświeża. Nie, no poczekaj, 6,5 tysiąca euro, przepraszam. Nie, to ja już widziałem, czyli może, może gdzieś tam, poczekaj, czekaj, czekaj coś, musisz mnie tu oszukiwać, bo chyba że ktoś się wycofał, chyba ktoś zobaczył, że 7 tysięcy mówi nie, no tyle to to nie. To jest, bo tutaj aukcja, cyk na żywo trzeba wejść. O, 12600, czyli się to skręciło. Jak no, tak, ja patrzyłem, było 7. <grym> A pod koniec to rzeczywiście poszybowało, no także nie jest to bardzo przestrzelone. Ob obstawiali 15 tysięcy euro, 12,600 można sobie było kupić, ten nawet gdzie Tibo Pino jechał, ten ostatni etap i tam u siebie miał wygrać etap, ale mu nie wyszło, był cały fan -klub, go tam gdzieś zatrzymali, zaczęli w ogóle balować i tak dalej, także to było do kupienia. No ale to już się niestety skończyło. Więc drogi słuchaczu, jak miałeś plan kupić sobie rower Tibo Pino, czy też chciałeś kupić drogi słuchaczu komuś w swojej rodzinie rower Tibo Pino, niestety za późno tego już się nie da, się da nie uda się kupić, ale Tadek, Tadek sprzedaje rower i tutaj Tadek sprzedaje rower, czasówkę kolnago. od 12 do 18 grudnia można składać oferty na stronie Bikeroom no, i były cztery czasówki, które miał w tym sezonie do jazdy, poustawione pod siebie pogaczard. Jedną zostawił sobie, jedną jakiś bogaty pan z UAE, z Arabii Saudyjskiej, sobie nabył, trzecią kupił Richard Mille, czyli ten pan od bardzo drogich zegarków. No i czwarta jest do wylicytowania. Jako, że tam Pogaczec za wiele czasówek nie jeździł w tym sezonie, to może być tak, że nawet to nigdy nie było jeżdżone. Albo można powiedzieć, że on jechał w niej na tam naturze, czy na mistrzostwach świata, więc tu już można sobie dopowiedzieć historię, jaką się chce, bo nie jest to określone, także yy, koła, yy, bo to jeszcze właśnie ten, yy, widzę, że z czasów yy, kampa, czyli jeszcze na kampie, bo oni teraz już przechodzą chyba na Shimano, yy, więc jeszcze można sobie mieć taką o, pamiątkę, że nie dość, że Pogaczara, to jeszcze yy, można sobie kupić nawet i powiedzieć, o, to za tych czasów to jeszcze kampaniolo było w piaturze, bo koła yy, na Boże Ultra, z tyłu Gibli na super rekordzie tu jeszcze widzę baty zrobione pod tatka, customowe także to troszeczkę smuteczek, no ale myślę, że jak ktoś to kupuje to nie po to, żeby potem to tłuc na, na Mistrzostwach Polski Masters tylko bardziej, żeby sobie po postawić to co w, e, no myślę bardziej, że to taki te, relikt e, czy nie relikt, a no nie wiem, może relikt? Relikwia e, że bardziej, żeby tutaj sobie tym się chwalić no chociaż jak Ktoś ma dużo pieniążków, to dlaczego nie? Może, może taki Richard mile będzie sobie właśnie teraz jeździł e, takim rowerem e, na czasówkach, gdziekolwiek tam mieszka, no z masterskich. No bo tak rzeczywiście teraz był ten właściciel e, Israel Premier Tech, przecież wygrał Mistrzostwa Świata w Glasgow na czas i chyba ze wspólnego, Sylvan Adams. E, także kto wie, może zobaczymy jeszcze tą czasówkę, e, czasówkę Tatka w akcji. E, także tak, e, czasówka Tatka od 12 do 18 należy tutaj składać, składać oferty. Tibo Pino już niestety sprzedane. Z takich ciekawostek, no jeszcze to chyba już każdy widział. To, to będzie tak, tak słynny, może nie aż tak słynny um, gif, czy też filmik, jak um, trening kolacki GVT. Wiesz Paweł, o którym mówię treningu? Tym słynnym? Co Tym słynnym, tak tak, co sięga po bidon, to tutaj w wyścigu Pozdro dla Kumatych no i Pozdro też dla GVT, bo wiem, że niektórzy tam słuchają możliwe podczas wyścigu dookoła Gwatemali w zespół Dekoba ASO Quetzaltenango i Getson Tok, który wygrał klasyfikację generalną, no panowie postanowili poświętować i zrobić ten takie typowe, przejeżdżamy przez metę, trzymamy się tutaj, nie, nie trzymamy kierownicy, trzymamy się tutaj za, no, kładziemy sobie ręce na badki. no i wyszło tak, że jeden się niestety nie utrzymał, no i ściął wszystkich pozostałych, oprócz jednego, któremu się udało jakoś u, uciec bez upadku, także lider wyścigu e, przeciął linię mety na plecach. Więc to taka dosyć no dosyć zabawne. E, dosyć zabawny, dosyć ciekawy temat. Coś tu jeszcze, coś, coś jeszcze w trawie piszczy. E, z takich ciekawostek e, to. A, to jest ciekawe, bo jest burza w, w Ineosie e, W Ineosie burza i tam jest troszeczkę można powiedzieć, że plucia na brytyjskie kolactwo, bo jeden z zawodników, który tam jeździł, Ian Boswell, powiedział, że ma kolegów, którzy jeżdżą w tym teamie i którzy woleli za mniej pieniędzy przejść do teamów typu Jumbo. No bo Ineos, Grenadiers są coraz bardziej, można powiedzieć, dysfunkcyjną grupą i woleli niektórzy odejść za mniejsze pieniądze z powodu. Kultury, że tak jakby no kultury, no takich jakby, no nie kultury, nie wiem czy to dobre tłumaczenie. Um, jakby to powiedzieć, um, jakbyś na Pawełku powiedział, że no tak jakby takich, jak, jak działa organizacja, to ma swoje jakieś takie zasady, tak? Taka etos, powiedzmy etos grupy, że z powodu etosu grupy i, i tak jakby no dynamiki um, relacji Kodeks. międzyludzkich. Co, co? Kodeks. No kodeks, tak nie. no powiedzmy, ale to też takie culture, to jest taka, nie, bo to tak, ciężko mi po polsku już ja tam jakby, jakby to powiedzieć. No chodzi o taki kodeks, a taki no, no sposób, taka kultura, no bo to też nie, nie, nie kultura pracy, ale taka wizja, jak, jak się tam, nie wiem, no jak. Statut. No, w szkole był. Powiedzmy, mniej więcej, ale to bardziej taki stosowany, że tak, status to to stosowany. No i dynamiki interakcji międzyludzkich, no to zawodnicy wolą odchodzić za mniejsze pieniądze i też po to, żeby czuć, że idą do zespołu, który robi raczej krok do przodu niż krok do tyłu. No i to taka, no bo tam rozmawialiśmy o chyba Rod Ellingworth, odszedł. Jest. Główny ser David Bracefold, główny tam człowiek powoli odchodzi w stronę, bo tam ma mają kupić częściowo właścicieli Neosu, a częściowo kupić Manchester United, więc on tam będzie od jakichś marginal gains teraz w Manchesterze United, więc on też tam trochę odchodzi. No tam ciężkie, ciężki okres przed Ineosem, no drużyna, która kiedyś goliła tu de France, tak, na lewo i na prawo i tam rozdawała karty i zabijała wyścigi jeszcze za czasów Sky, tym pociągiem Sky, no teraz są, ludzie odchodzą, bo no bo właśnie... Jakaś tam atmosfera nie do końca, a do tego jeszcze może wyniki też tak jak no na, na oczekiwania też nie do końca, także tak. Tu jeszcze taka ciekawostkę zobaczyłem, że Total Energy nie przedłużyło kontraktu Edwarda Boasona, hagena i Macieja Bodnara. To oni nie wiedzą, że Maciej Bodnar już na emeryturę? To ani polskiego tam nie wiem, nie no śledzą? to samo właśnie zwrócimy uwagę na socjalach, także no, Maciej Bodna nie szuka. Maciej Bodna teraz będzie na, na mistrzostwach Polski, może Masters już teraz patrzy, teraz analizuje. żeby jeszcze w, w M30 liznąć. Um, to jest taka ciekawa, to, to jest ta historia. Um, no z, właśnie wspomniałem um, Rod Ellingworth i Roger Hammond, którzy odeszli z Ineosu. E, prawdopodobnie skończą w Visual Premier Tech. Czy jeszcze coś mnie tutaj urzekło? A, no ta historia, tutaj to jest ciekawostka. Jest wspaniały jest Patrick jest, jest wspaniały. Ogólnie odpalił trenera Ala Filipa, Franka Ala Filipa, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Jakoś jego tam wujek czy jakiś kuzyn więc ogólnie już zaczyna się tłamszenie Ala Filipa, bo było dosyć głośno mówione, że Ala Filip prawdopodobnie pójdzie do Total Energy, ale został, no i teraz go tak powoli chyba refer chce go tłamsić, bo tam odpalił mu tego jego wujka jako trenera, ten ten jego wujek mówił, że no miał ciężki tam Ala Filip miał ciężki sezon, bo nawet żadnego cyklu treningowego nie mógł skończyć, bo a to jakieś upadki, a to jakieś kontuzje, a to jakieś choroby, no ale teraz jest tak jakby, mówię, no ch chcę go pewnie powoli już odpalić, nie chcę mu tam przedłużać kontraktu, chcę mu wybić wszystkie, wszystkie asy z rękawa, wytrzepać Ala Filipowi, no więc teraz po prostu przeprowadza biały wilk, przeprowadza sabotaż cenecki Czyli teraz pewnie będzie musiał e, za, zakładać Ala Filip jakieś fejkowe konto na, na TrainingPixie się i przesyłać wujkowi dane, albo tam, nie wiem, albo jakimś transferem puszczać plik po pliku, bo będzie tam biały wilk, będzie ostrzył quick, Tylko jak będzie wysyłanie plików treningowych poza, em, poza, 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 no, można powiedzieć poza Quickstep, to zaraz będzie hola hola, co ty tutaj, tak? Tak, to no to nie. Także mimo, że starszy, to le nie, nie spuszcza tonu. Więc szanuję, szanuję bardzo za zaplucie na, na francuskie kolactwo. Wspaniała jest to, to historia. Także tak. Gdzie Co tu się stało, że jakieś... A tu jak już mówimy o wilkach, to jakąś przegapiłem historię, że Izrael Premier tak dostaje inne stroje treningowe, bo nie wiadomo, a to już nie będę tutaj, gdzieś to przegapiłem, że nie wiadomo do końca co tutaj ze sponsoringiem. No nic, a, a nie, może już wiem o co chodzi, pewnie dostali jakieś um, ubrania treningowe, żeby nie było, że Izrael, że w związku z wojną, żeby nie żeby pewnie nie byli atakowani podczas treningów tak, bo teraz to jest tam wiadomo, jak ktoś ma na koszulce Izrael jako sponsora, to nie każdy musi żyć kolactwem i może się okazać, że ktoś myśli, że ten jest za Izraelem a nie za Palestyną, i tam może można dostać po głowie, także polityka dosięgnęła spotu, no ale z drugiej strony jak są kraje, które sponsorują teamy, no to ta polityka jest w ten sport na, na siłę wmieszana Dobrze. Pawełku, czy cena 299 funtów? Chyba funtów. Za dużo. Euro. A euro? Też. Też za dużo? Nawet jakbym chciał Ci Te... polecić parę opon Vittoria Corsa Pro złotych? Dużo. Dużo. Oczywiście chodzi o limitowaną serię opon Vittori Corsy Pro i będzie ich 20, 2023. No a będzie ich 2023, ponieważ w sezonie 2023, czyli sezonie minionym zawodnicy jeżdżący na oponach Vittori wygrali 59 wyścigów proturowych, z czego 14 wyścigów jednodniowych, no i tutaj oczywiście potem etapu, etapy i klasyfikacje generalne etapów, także Wiktoria Victoria wypuszcza taki kolekcjonerski, kolekcjonerski smaczek, no bo raczej do jeżdżenia, no to to trzeba być zwariowanym, żeby kupić sobie te koła i na nich rzeczywiście opony, przepraszam, i rzeczywiście na nich jeździć za, za 200... O, już jak, jak ten, jak cynio prawie chciałeś. Prawie, <laughs> prawie... Że... Po... Nie wiem. Tak, bo ceniu, pozdrawiamy. Cynio tam nie wnika głęboko, nie wchodzi głęboko w te tematy. I jak się mnie pyta, jak tam biznes ze skapepami idzie, to, to się mnie pyta, jak tam kazać, ci się te twoje opony sprzedają. Także tak. Ceniu dobrze. Wszystko, mm. wszystko pod kontrolą. Mm. E, ale się wiem, że tam się taki złapałem na wykroczku i mówię, już na pewno czeka. Czeka. Za wagą schowany pawełek i wyskoczy z zawagi i powie i hopsasa i wykrok. a ja wtedy szpagat i spodnie porwane, ale nie, nie e, czyli 299 euro e, uczciwa jest to cena e, za mm, opony Vittori, ale kolekcjonerskie nie wiem czy kojarzysz, była taka edycja limitowana korb z nie karbonowych kojarzę. no coś było Też nawet by... nie wiem czy, czy, czy Robert nie miał słuchać. Oj, chyba tak, coś Takich. tak kojarzę. Bo wypuścili to taka ciekawostka, przed to, ta edycja Durajsa, przed tą, co, się, co pękała, czyli 9000 chyba, była wypuszczona właśnie też w limitowanej edycji karbonowych w wersji karbonowej, żeby tam uczcić coś tam, więc było to dosyć limitowane, więc to też taka bardziej chyba też. Kolekcji, chociaż trochę mniej kolekcjonerska tematyka, no bo na takiej korbie rzeczywiście można na, nakręcić parę ładnych tysięcy kilometrów na no tutaj te opony tylko dla, tylko dla odów. Tylko można sobie kupić ten, tą teraz czasówkę pogaczała na czasówkę pogaczała nałożyć te opony, no i potem na Mistrzostwa Polski Masterc. Więc, więc to jest historia Witorii. Teraz co bym chciał Cię jeszcze, o co bym cię tutaj Pawełku chciał Zapytać. Czy powiedz mi bez bicia, czy było coś, bo miałem inne boje do toczenia na Facebooku. Nie patrzyłem, czy jakieś tematy sedwisowe tam cię zaatakowały. Hmm, a widzisz, teraz mnie złapałeś na wykroku, bo nie miałem otwartej karty. Bo tak nie wyczułem, że zbliżamy się do końca, żeby sobie otworzyć, ale już patrzę kurczę, dużo kontentu to ostatnio w podnominałowych patronautach, dobra, jest. Sam się kontent robi. Komentarzy, tak, najnowsze, yy... nie ma nic nowego. A, czyli wszystko jest jasne. Wszystko naprawione. Wszystko jest, wszystko jest naprawione, wszystko działa albo jeździć jeździć obserwować, jeździć obserwować. A ja wczoraj ten sam się złapałem na wykroku, bo zgubiłem klocki z tyłu na tej jeździe w śniegu, bo ostatnio jak zakładałem, to włożyłem szuflady, no i ktoś przyszedł, coś tam nie oderwał. No i nie wsadziłem tych blokad. I potem wiadomo, a to coś tam, a to coś tam. Później wróciłem do swojego roweru. Mówię, dobra, to tu patrzę klamki, elegancko hamuję, dobra, to ogarnięte. sięgnąłem ze stojaka i czekam na, na, na tam na swoją kolej do jazdy. No i wczoraj pojechałem. Yy, no i gdzieś tam wiadomo, jak się zatrzymujesz, przed, y, czy na skrzyżowaniu, czy coś na hamulcu i gdzieś tam ruszysz rowerem lekko do tyłu, no i musiałem mi się wysunąć i dobrze, że w jakiejś takiej randomowej sytuacji ja za hamulca a tyłu nie ma, bo nie ma klocków i na przodzie tylko dojechałem do domu także, także tak, tu takie, dajesz takie rady, przygody miałem opowiadasz historię, co i jak, a tutaj potem sam, 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 samo się wysuwa synku szewc bez tak jakby mój tata powiedział, a, a głowy nie zapomniałeś? Na ten nawet zabrać? Jak komuś zapomniałeś przykręcić? Klocków? No, dokładnie. No, no dobrze, pawełku. I teraz mógłbyś pomyśleć, że, o, no, to jak nie ma kącika, no to jest koniec. Zaraz tutaj już musimy powoli zamykać, ale nie, bo mam teraz muszę, teraz muszę. O, może to, patrz. To może oznaczać tylko jedno, czyli uwaga, kontent sponsorowany. Bo dokładnie tak jest, że niektórzy z naszych patronajtów, w tych, z tych progów, proturowych Pawełku, są, jakby to powiedzieć, mają, mają dodatkowe przywileje. Jednym z takich przywilejów jest możliwość reklamowania swojego biznesu, czy też czego tam się chce, na naszym podcaście. No i tak się składa, że, żeby było zabawnie, to jednym z naszych patronajtów jest podcast rowerowy. Czyli podcast, tak jak można się domyśleć, jest to podcast, który jest o tematyce rowerowej. No i muszę powiedzieć, że tam też można sobie odsłuchać na przykład sezon czwarty, odcinek piąty, czyli twój ulubiony podcast, Pawełku. Tak. Odcinek, w którym byliśmy gośćmi i który mi się podobał, bo się dobrze odnajdywałem w tej. Tej roli. Tej roli Tak, dokładnie. Pawełek stwierdził, że to był, to był jego ulubiony podcast, bo, no bo tak, o takie podcasty, tak, to to tak. Więc, więc co możemy powiedzieć? No jak chcecie sobie nas posłuchać, jak mówimy sobie o nas, a nie plujemy na innych, jak na przykład jesteście po stronie, tam jest mniej, tam jest mniej plucia Pawełku. Ja tam patrzyłem, tam są jakieś podróże, tam ludzie sobie się uśmiechają, jeżdżą na rowerze dla zabawy. No, tak, to taka tematyka, więc nam tematyka zupełnie opcja. My jesteśmy tylko pod łzy, upokorzenie, plucie na polskie kolactwo szkalowanie, odszednianie, więc jak potrzebujecie troszeczkę zmiany, no to obstawiam wszelkie podcastownie, Spotify'e, Google Podcasty, Apple Podcasty, etc., etc. Podcast, żeby nie było podcast, bo my też jesteśmy podcastem. Podcast rowerowy, tam możecie sobie odetchnąć możecie sobie zrobić detoks od naszego klucza także serdecznie polecamy no i tak Pawełku wracamy do naszej tematyki em, naszej tematyki em, urodzinowej śledzikowej e, i muszę powiedzieć ci że mamy, ma, no, powoli nam się to że tak powiem e, klaruje no już wiemy, że nie będzie jazdy na to, że niestety, że mityczni Ukraińcy e, ukradli tam, e, ukradli nam pracę, z, nie wycofali się z rezerwacji toru, ale nic e, zaczynamy 13 i mamy tak można powiedzieć, mam taki jakby to powiedzieć dwa, e, dwa bloki e, zaczy, e, zaczynamy mm, e, sprzętowo i potem przeskoczymy w drugi blok, bardziej taki no ceningowo, zawodniczy, etc. Więc z tego, co mogę potwierdzić, to w bloku technicznym, czyli na dzień dobry, będziemy mieli świra, który zrobił sobie własny rower karbonowy przełajowy, a teraz widziałem też pracuje nad rowerem, który, który może być gravelowy i przełajowy można mu zmieniać geometrię no i ogólnie porozmawiamy o tym jak robić sobie rzeczy z karbonu, po co robić rzeczy z karbonu potem Pawełku będzie troszeczkę rozmowy jeżeli nam się uda tutaj ogadnąć technicznie prosto połączenie z Włoch o testowaniu, badaniu ram metodą nieniszczącą NDT, non-destructive testing, czyli no było to, Marcin Lidzki był u nas na podcaście, ale też no, dla tych, którzy wybiorą się na, na te urodziny podcastowe pewnie połączy się, pokaże nam jakieś ciekawe zdjęcia, jakieś ludzkie dramaty jakieś defekty w ramach więc to jest drugi temat, no i potem mamy kącik garminowy, bo jako, że mamy, znamy polskiego króla garmina y, oraz króla ostrych noży japońskich to przyjdzie, i pomyśleliśmy tak. Po pierwsze, prawdopodobnie będzie możliwość zaprezentowania nowego, 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 świeżo po premierze sprzętu treningowego, który będzie można prawdopodobnie przetestować. No, a po drugie, też tak porozmawiałem z naszym człowiekiem z gadmina i powiedziałem: Pewnie są jakieś opcje, które te gadminy mają. Czy to pedały, czy to komputery, czy to zegarki, o których człowiek nawet nie wie, że ma, więc jakby mógł przyjść opowiedzieć nam, że nawet nie wiecie co macie, to ja wam teraz powiem co macie, więc to będzie taka to część ta adminowa, no i to jest można powiedzieć nasz blok techniczny, a drugi blok, czyli bardziej zawody, ściganie, treningi, będziemy mieli człowieka przełajowego przełajowego świra trenera, w którym porozmawiamy o przełaju, o tym, co się trenuje w przełaju, co jest ważne. Więc, więc taki, taki oto ukłon w stronę tych błotożerców wśród naszych patronów i słuchaczy, i gości urodzinowych. Potem będziemy mieli triatlon Czyli Roberta Wilkowieckiego i z nim też porozmawiamy. No, takie wiesz, będziemy pytania zadawać, no wiadomo, na poziomie typu, jak to jest sikać na rowerze, i takie tam na przykład, nie? Czy, czy lepiej się sika na rowerze, czy w wodzie, albo na biegu? No, takie typowe na poziomie pytania, jakich można się po nas spodziewać. I no i potem jeszcze zobaczymy, bo jeszcze mamy niedomkniętą listę, jest, jest opcja. Albo ja będę coś bajdużył o czasówkach, albo porozmawiamy z kimś o czasówkach, kto wie coś o czasówkach więcej. Ale to jeszcze jest pod jakimś takim małym znakiem zapytania. No i to jest to jest opcja, czy to jest opcja? To jest ta część, można powiedzieć, oficjalno merytoryczna, Pawełku. No, ale właśnie. Potem tu ja muszę zrobić, bardzo dobre pytanie zadałeś. Jak się, czy, czy, jak się zapisać na tę imprezę? Gdzie ta impreza? No, oczywiście na torze pryszków, ta impreza. Można się zapisać przez, tutaj jest to na naszych socjalach, ale też podepnę pod opis tego podcastu. Można nam kupić kawę w przenośni, czyli zapłacić 50 zł na, na serwisie buy a coffee, czy buy coffee, chyba buy. Wkle. By to. coffee tu. By Koffee tu. Więc tam w 50 zł mi wyskakuje wtedy, że ktoś płacił, ja tworzę listę. No i też potem napiszę mailingowo, bo mamy jeszcze, musimy, Pawełku potem powiedzieć, no bo wiadomo, merytoryka, sprzęt tuningi no ale jako, że to są urodziny i śledzik, no to trzeba też pamiętać. Żołądkowa gorzka, żytniówka, żytniówka gorzka oraz żubrówka biała. O takich tematach, więc musimy też obgadać, jeżeli oczywiście będą chętni na te tematy już poza kolackie żebyśmy się gdzieś potem zwinęli z Proszkowa, no i właśnie będę, drodzy słuchacze, którzy pojawiają się na urodzinach, musimy się dogadać, czy potem na przykład gdzieś się przenosimy do Warszawy, bo wam tak pasuje, czy zostajemy już gdzieś bliżej w okolicach Tory, gdzieś w się może już na takich obradach późno wieczornych Zgadamy, ale to już dla tych, którzy, tak jak powiedziałem, 50 zł wpłacą, powiedzą, że zjawiają się na urodzinach, no i będziemy, e, i tam będziemy działać. Dla tych, którzy nie mogą się zjawić, może na urodzinach, to też powiem, mam nadzieję, e, bo jak oprócz tego pięknego tutaj, e, pięknej tej dżinglarki, e, jaką nabyliście nam, drodzy patroni, też po nabyłem bezprzewodowe mikrofony. Więc postaram się, takie małe, fajne, postaram się zrobić tak, żeby te wszystkie rozmowy czy wykłady z urodzin podcastowych potem w okresie świątecznym wypuszczać jako content. No, czyli trochę zła, zła informacja dla tych, którzy przyjdą, bo, no, bo będzie to kontent, który już słyszeli. No a z drugiej strony, jak ktoś już nie dał rady, no to wtedy się będzie można posłuchać, czegoś dowiedzieć. No wiadomo, niektórzy będą używać jakichś slajdów, jakichś prezentacji, etc., etc. No to tutaj będzie troszeczkę to utrudnione. No ale cóż, no to trzeba tam być, tak? Możecie tam być, przypominam 16 grudnia torpiuszków 50 zł wpisowe. No i jeszcze też porozmawiam z teamem, który dostał czasówkę. Żebyśmy mogli ją też w tej części technicznej na dzień dobry oficjalnie przekazać juniorom. Mimo, że ona już jest przekazana, już tam jest jeżdżone, że tak powiem. Czy jakieś jeszcze tu Pawełku myślisz o czymś zapomniałem, czegoś nie? Nie objaśniłem wystarczająco? No chyba nie, bo bardziej tam widziałem wiele pytań i tak dalej, właśnie jaki będzie program i czy sporo ludzi się właśnie pyta odnośnie noclegu, czy mają sobie coś organizować i tak dalej. Więc myślę, że to moglibyśmy jakoś ogarnąć. No bo tak, w zamyśle mamy na pewno Przejście po części oficjalnej, takiej wykładowej. No to jak jeden tam ze słuchaczy w komentarzu napisał, ale że tak na sucho? No to właśnie nie na sucho, bo śledzik lubi pływać. Jak każdy wie, więc. A coś w ogóle się dowiedziałem. Kwestii... Ktoś mi mówił, nie wiem czy no. pisał, czy mi mówił, że jak to śledzik, jak śledzik to jest na koniec jak to się czy tam gdzieś postu czy gdzieś tam przy, przy Nie, no śledzik to jest. Przecież no śledzik to zawsze tak nazwa takiego ten przecież pamiętny nasz śledzik. Pierwszy co tam wiesz gdzie co jak tak. Co? <laughs> e, także także tak e, no i chcielibyśmy na pewno zrobić e, taką część. E, potem. W formie wieczorku zapoznawczego, fajnego. No i teraz pytanie, bo musimy jakiś lokal ogarnąć. Jak już tam zbierzemy listę chętnych, żebyśmy wiedzieli, właśnie to może trzeba by było pomyśleć, bo już jest sporo osób to może jakiś dać deadline, że te bajkofi i tak dalej zapisy do kiedyś tam, żebyśmy wiedzieli yy, z jakimś tam tygodniowym wyprzedzeniem ile mamy ludzi. No i wtedy wiedząc ile mamy ludzi, pomyśleć o jakimś lokalu yy, i tak dalej. No i wtedy żeby każdy wiedział i mógł sobie yy, zaplanować jakiś nocleg i tak dalej, nie? Yy, dokładnie, yy, dlatego tak jak powiedziałem, no mam już tą listę yy, ludzi, którzy wpłacili wpisowe, więc do nich jutro, czyli w poniedziałek wyślę maila, takiego czy jakąś no nie wiem, muszę przemyśleć, może jakoś inaczej to się da bardziej efektywnie, ale stworzę grupę, żeby można było zdecydować, żebym wiedział kto chce właśnie potem jeszcze gdzieś pójść po tej części powiedzmy oficjalnej i czy nie, no nie wiem będzie, powiedzmy wyślę takiego maila do grupy i zapytam kto jest chętny, żeby iść, i potem czy bardziej pasuje Warszawa czy Piuszków? No i tak jak mówię, potem za, zarządzimy, gdzie szukać należy e, tego, bo pewnie też no, Piuszków. Piuszków, jak jak nie ma noclegu na torze, no, to pewnie będzie ludziom też wygodnić, tam, czy będzie bez różnicy, czy Warszawa, czy Piuszków, to już wtedy wsiadamy w samochody, a potem będzie ile tam, 20 minut, pewnie, żeby dojechać. Gdzieś tam do centrum i dalej. No i patataj. Także będę się odzywał do tych, którzy. Ostatni moment, można powiedzieć, żeby być na tej liście, gdzie będą decyzje podjęte. Gdzie i jak będzie ta część mniej oficjalna. Bez kamer, bez fleszy. Tylko po apelacji będzie musieli się chować. Także wtedy będzie już ta, 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 ta strona druga. Jeżeli nie pod wpływem, to nie przy alkoholu, lub z alkoholem. No właśnie tak dokładnie tak więc no dobrze czyli tu już wszystko wszystko jest jasne działamy ze śledzikiem to też jest jasne czy coś Pawełku jeszcze czy o czymś zapomniałem czy coś powinienem powiedzieć czy czy ty chciałbyś coś dodać. Nie wiem no wydaje mi się że chyba tyle. No dobrze, no to jak wszystko zostało powiedziane, to tylko y, pozostaje nam powiedzieć do usłyszenia, no i też do zobaczenia. E, hejka hej? Hej, hej. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Hej, yeah, yeah, hej, yeah, yeah, hej, yeah, yeah, hej. Yeah, hej, yeah. Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. no co dobra, już popuszczam. A, no dobra, no to zaraz. To, no dobra, to idę, bo ja muszę tu, to zanim ja zrzucę, to jeszcze mi, ja muszę twoją ścieżkę moją, jeszcze jingle i, i w ogóle nowy no system. Także. Pane no. gary. Dobra, to w kontakcie kim. Długo jeszcze? O. No. Co co? Co tam agatka mówi? Offed, może nam się udało U. właśnie do... Czy długo jeszcze? Dopowiedz, że już nie. Najpierw, najpierw na Migi pytała, czy już może gadać. Mówię, że tak. To krzyknęła, że czy długo jeszcze. A ten chipsy jakieś były jedzone? Nie.